zasad regulaminu Związku Walki Zbrojnej. ZWZ jest organizacją ścisłą, tajną, wojskową, opartą o bezwzględnie pojęte zasady hierarchii, karności i dyscypliny. Kandydat wstępujący do ZWZ składa przysięgę następującej treści. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej kładę ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia i przysięgam, że będę wiernie i nieugięcie stał na straży honoru Polski, a o wyzwolenie jej z niewoli walczyć będę ze wszystkich sił moich, aż do ofiary mego życia. Wszelkim rozkazom władz Związku będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Józef Godzięba to pseudonim generała Kazimierza Sosnkowskiego, który w listopadzie 1939 roku został w Paryżu komendantem głównym konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej. Utworzony przez Sikorskiego ZWZ miał zastąpić działającą już w okupowanym kraju Służbę Zwycięstwu Polski, dowodzoną przez generała Karaszewicza Tokarzewskiego. W rzeczywistości doszło do stopniowego przekształcenia struktur Służby Zwycięstwu Polski w nową, kierowaną z Paryża organizację wojskową. Terytorium całego kraju podzielono na 6 obszarów Związku Walki Zbrojnej z podległymi Sosnkowskiemu komendantami. Powstawało Wojsko Polskiego Państwa Podziemnego. Państwo musi się składać z 3 elementów. Terytorium, ludność i władza. Co można mówić o Polskim Państwie Podziemnym? Z tego punktu widzenia. Terytorium było nasze. Ludność była nasza, a władza była okupacja. Ale 90% Polaków uznawało polskie władze polityczne na Zachodzie. Dowódca podziemnej armii Kazimierz Sosnkowski urodził się w Warszawie 19 listopada 1885 roku w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Chłopca wcześniej osieroconego przez ojca wychowywała matka, pochodząca ze szlachty żmudzkiej. Sosnkowski mawiał później, że odziedziczył po niej upór i charakter żmudzina. Szczególnie ważną rolę odegrał w jego życiu Lwów, gdzie w 1906 roku poznał Józefa Piłsudskiego, postać już wówczas niemal legendarną, który przyjął go do organizacji bojowej PPS. Przeczuwałem w nim wodza nowego okresu bojów o Polskę, napisał po latach. Sosnkowski wstąpił na Politechnikę Lwowską, ale zaangażowany w działalność niepodległościową nie ukończył studiów. Korzystając ze znacznego zakresu swobód politycznych w zaborze austriackim, utworzył we Lwowie Związek Walki Czynnej. Po powołaniu jego jawnych struktur paramilitarnych, Związku Strzeleckiego i Krakowskiego Strzelca z Piłsudskim na czele, został zastępcą komendanta. Najbliższym współpracownikiem Ziuka i szefem sztabu był również w pierwszej brygadzie Legionów. W czasie I wojny światowej Sosnkowski dowodził m.in. w słynnej bitwie pod Łowczówkiem w grudniu 1914 roku, za co otrzymał austriacki order Żelaznej Korony. 2 lata później awansował do stopnia pułkownika. Ojciec zaofiarował swoje służby marszałkowi Piłsudskiemu na samym początku Legionów i służył wiernie marszałkowi Piłsudskiemu. Razem byli uwięzieni w 1917 roku przez Niemców w Magdeburgu. Oszałamiająco radosno niespodzianką był dla mnie już pamiętny moment, gdy mój dozorca zapowiedział mi, że wkrótce będę przeprowadzony do Cytadeli zum general Piłsudski. Od chwili przelotnego spotkania w Szpandawie nie wiedziałem nic o losach komendanta i nie przypuszczałem nawet, że więziony jest tak niedaleko. Stanąłem z bijącym sercem u wrót palisady. Feldwebel pociągnął za dzwonek i po chwili ze wzruszeniem ściskałem dłoń komendanta. Już w listopadzie 1918 roku został w odrodzonym Wojsku Polskim awansowany do stopnia generała i mianowany dowódcą Okręgu Warszawskiego. Podczas wojny polsko-bolszewickiej dowodził armią rezerwową walczącą na froncie północno-wschodnim. Za wojenne zasługi otrzymał order Virtuti Militari, a następnie francuską Legię Honorową. Generał Sosnkowski był przede wszystkim przyjacielem mego ojca, ale również był przyjacielem całej rodziny. Kiedy mieszkaliśmy w Sulejówku, byłam jeszcze bardzo
małym dzieckiem i z lat dziecinnych pamiętam ten taki bardzo osobisty i ciepły stosunek do jego osoby. Często w opowiadaniach mego ojca przy stole o czasach legionowych. Tutaj mamy takie zdjęcia z legionów, gdzie jest komendant i szef razem, a tak samo z rozmów pomiędzy rodzicami. Tym większym szokiem stał się dla Sosnkowskiego zamach majowy. Ojciec przeżył przewrót majowy, bo był całym swoim sercem i całą swoją duszą oddany marszałkowi, a tu przyszła taka straszna chwila, gdzie musiał wybrać pomiędzy wiernością dla konstytucji i rządu polskiego, a pomiędzy swoim kompletnym oddaniem dla marszałka Piłsudskiego. W rezultacie Sosnkowski targnął się na życie. Kula zraniła osierdzie, ale nie przebiła serca. Nieudana próba samobójcza pociągnęła za sobą półroczny pobyt w poznańskim szpitalu, gdzie generał przeszedł 3 poważne operacje. Bardziej dotkliwe od fizycznych cierpień były dla niego szyderstwa i plotki o rzekomym sfingowaniu samobójstwa. Środowisko piłsudczykowskie zaczęło odnosić się do generała ze zdecydowaną niechęcią. Sosnkowski, pełniący poprzednio kilkakrotnie funkcję ministra spraw wojskowych, zniknął na pewien czas z najbliższego otoczenia marszałka. Piłsudski nie pozostawił go jednak w Poznańskim, gdzie w majątku Porażyn koło Opalenicy mieszkała żona generała Jadwiga i jego 5 synów. Ojciec tutaj nie przyjeżdżał bardzo często, bo był na czynnej służbie wojskowej, a gdy przyjeżdżał, wielka to była okazja dla całego domu i wszyscy starali się być gotowi na przyjazd naczelnego wodza, można powiedzieć, bo był on naczelnym wodzem w własnym domu. Mimo ochłodzenia wzajemnych stosunków, Piłsudski mianował go inspektorem armii i widział w nim jednego z głównych kandydatów na swego następcę. Jednak do końca wahał się pomiędzy Sosnkowskim a generałem Śmigłym Rydzem. W rezultacie testament marszałka, zmarłego 12 maja 1935 roku, dotyczył jedynie spraw osobistych. Sosnkowski nie stanął na czele polskiej armii, chociaż nadal odgrywał w niej dość istotną rolę. Wobec coraz bardziej agresywnej polityki Niemiec podkreślał konieczność unowocześnienia wojska. Został przewodniczącym Komitetu do Spraw Uzbrojenia i Sprzętu, zabiegał we Francji o pożyczkę wojskową, był przewodniczącym Funduszu Obrony Morskiej, zdawał sobie sprawę z niewystarczającego potencjału wojskowego Polski i uważał, że w razie niemieckiego ataku nie istnieje możliwość obrony granicy z III Rzeszą na całej jej długości. Bezskutecznie lansował koncepcję skoncentrowania sił w rejonie Wisły i Narwi. Pamiętny ranek 1 września zastał mnie na stanowisku inspektora armii po lesie. Oczekiwałem z godziny na godzinę, że będę wezwany do kwatery głównej i otrzymam przydział wojenny. Wezwania nie było. Dopiero 11 września Sosnkowski został dowódcą frontu południowego. W ciągu następnych 8 dni dowodzone przez niego oddziały stoczyły 39 walk. Między innymi w rejonie Łętowni, Przemyśla, Siedlisk i Sądowej Wiszni, gdzie rozbiły elitarny, zmotoryzowany pułk SS Germania. Przez rzekę Wereszyce i Lasy Janowskie próbował przebić się do okrążonego przez Niemców Lwowa. Dotarł na odległość kilkunastu kilometrów od miasta, gdy dowiedział się o przekroczeniu granicy polskiej przez wojska sowieckie. W tej sytuacji 21 września wydał żołnierzom rozkaz rozproszenia się i przedzierania na Węgry na własną rękę.
Idąc pieszo przez Karpaty Wschodnie, 4 października 1939 roku przekroczył granicę polsko-węgierską. Staliśmy na obcej ziemi. Za nami pozostała ojczyzna, napisał we wspomnieniach. Posługując się dokumentami na nazwisko Kazimierz Solarski, tydzień później dotarł do Paryża. Zameldował się w siedzibie władz polskich, urzędujących w hotelu Ryżina. Został konstytucyjnym następcą prezydenta Rzeczypospolitej i ministrem bez teki. Od 13 listopada 1939 roku był komendantem głównym Związku Walki Zbrojnej, jedynym z 5 kolejnych dowódców podziemnego wojska, dowodzącym nim spoza okupowanego kraju. W Polsce mimo brutalnego terroru, wywózek i egzekucji rosły szeregi podziemnej armii. Szacuje się, że po półrocznym istnieniu liczyła ona około 40 tysięcy żołnierzy. W okupowanym kraju powołano też polityczny komitet porozumiewawczy, będący zalążkiem struktury politycznej Polskiego Państwa Podziemnego i rozpoczęto tworzenie sieci konspiracyjnej administracji. Mimo wszechobecności okupantów, Polaków podtrzymywała na duchu nadzieja na zwycięskie zakończenie wojny w chwili ofensywy alianckiej. Spodziewano się jej wiosną 1940 roku. Tym większym szokiem była druzgocąca klęska Francji. Jej symbolem stały się tysiące żołnierzy alianckich oczekujących pod Dunkierką na ewakuację na Wyspy Brytyjskie. Błyskawiczne tempo ofensywy niemieckiej uniemożliwiło władzom Rzeczypospolitej na uchodźstwie utrzymywanie łączności z okupowaną Polską. W rezultacie w końcu czerwca 1940 roku podjęto decyzję o utworzeniu Komendy Głównej ZWZ w Warszawie. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii Sosnkowski został przewodniczącym Komitetu Politycznego Rady Ministrów. Ustąpił z rządu w lipcu 1941 roku na znak protestu przeciwko uszczupleniu posiadania i praw Polski w treści polsko-sowieckiego układu Sikorski-Majski. Po tragicznej śmierci Sikorskiego w lipcu 1943 roku Sosnkowski objął stanowisko naczelnego wodza Polskich Sił Zbrojnych. W rozkazie do żołnierzy pisał m.in. Armia nie uprawia polityki. Oddana wyłącznie swoim wojskowym zadaniom i przeznaczeniom sposobi się nieustannie do boju. Od wszystkich wojskowych, bez względu na stopień i starszeństwo, żądam przede wszystkim nieustannego uzupełniania i pogłębiania wiedzy fachowej. Żołnierz polski na obczyźnie jest w tym szczęśliwym położeniu, że może od wojsk sprzymierzonych nauczyć się zasad i sposobów wojny nowoczesnej, która jest wojną trudną i skomplikowaną. Na wniosek Sosnkowskiego przywrócono na sztandarach wojskowych napis Bóg, honor i ojczyzna. Dzisiaj jesteśmy ponownie na zakręcie dziejowym o wiele trudniejszym aniżeli przed laty. A ówcześni przywódcy narodu już za światów patrzą na nas, jak gdyby nawołując, byśmy nie pomniejszyli w niczym przekazanej przez nich spuścizny. Żołnierze Armii Polskiej na wschodzie, od chwili, gdy stopa moja stanęła między wami, czuję się jak człowiek, który po długiej i uciążliwej wędrówce wraca w progi rodzinnego domu. I dalej. Jesteście wojskiem wyróżniającym się wzorowym stosunkiem do ludności miejscowej.
nie mogę nie podkreślić ogromu pracy obywatelskiej na szlaku waszej wędrówki. Tysiące ocalonych rodaków, a szczególnie tysiące uratowanych dzieci, karmionych ongiś przez was odejmowanym sobie od ust kawałkiem chleba, kształconych waszym staraniem, to jedna z najpiękniejszych kart żołnierza Armii Polskiej na wschodzie. Niedawno bezbronni tułacze, dzisiaj stanowicie zwarty, jednolity blok, najeżony bronią, gotów w każdej chwili ruszyć na nieprzyjaciela u boku sprzymierzonych. To był najinteligentniejszy oficer polski, jakiego w życiu spotkałem. Bardzo wielka inteligencja. Bardzo duże wykształcenie humanistyczne, umysł o dużych, szerokich horyzontach, ale człowiek, który widząc to tak wiele, nie umiał się zdobyć na decyzję. On tylko analizował. Największe kontrowersje wzbudziła jego nieobecność w Londynie na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku, gdy dojrzewała decyzja o wybuchu powstania. Trzaskowski był doskonałym dyplomatą, ale naczelny mózg nie musi być dyplomatą. Naczelny mózg musi mieć odwagę powiedzieć tak lub nie, tak jak Piłsudski. A Trzaskowski, który był wtedy w Londynie naczelnym wodzem, pisał memoriale, czyli krótko mówiąc, praktycznie oddawał decyzję w Warszawie, a on był naczelnym wodzem. A kiedy było już blisko powstania, bo Armia Czerwona zbliżała się do Warszawy, to wtedy Trzaskowski wjechał do Włoch na inspekcję korpusu drugiego, którego Anders wcale nie potrzebował. I od Andersa, generała, wiem, że go tam było trudno znaleźć. Bo nie miał tej zalety, którą miał generał Komorowski, żeby podjąć decyzji. Powiem taką rzecz, która może się wydawać dziwna. Czym człowiek inteligentniejszy, tym trudniej było decyzję. Czym więcej wie, tym więcej ma elementów za i przeciw. Trzaskowski był wybitnie inteligentny umysł, ale nie na dowódcę, tylko na szefa sztabu. Wrócił do Londynu 6 sierpnia. I chociaż był stanowczo przeciwny powstaniu, podejmował próby uzyskania efektywnej pomocy alianckiej. Człowiek, który później najostrzej krytykował tę decyzję, jestem tego historycznym świadkiem, uchylając się od wyraźnej decyzji, opuszczając Londyn w momencie, kiedy ta sytuacja się zbliżała, nie wykorzystując mojej osoby, emisariusza, żeby przekazać decyzję, był odpowiedzialny przez uchylanie się od decyzji, przez nieustanne stwarzanie sobie alibi wobec historii. On był najbardziej odpowiedzialny za decyzję powstania warszawskiego. 1 września, w 5. rocznicę wybuchu wojny, wydał rozkaz do żołnierzy Armii Krajowej. Brak pomocy dla walczącej Warszawy nazwał tragiczną i potworną zagadką. Od 5 lat zarzuca się systematycznie Armii Krajowej bierność i pozorowanie walki z Niemcami. Dzisiaj oskarża się ją o to, że bije się za wiele i za dobrze. Po tak ostrych sformułowaniach do radzieckiego żądania dymisji Sosnkowskiego ze stanowiska naczelnego wodza dołączyła Wielka Brytania i rząd Mikołajczyka. 30 września prezydent Raczkiewicz ową dymisję podpisał. Sosnkowski, już bez przydziału, wyjechał w listopadzie 1944 roku do Kanady. W czasie wojny wszyscy myśleliśmy, że po wojnie będziemy mogli wrócić do kraju. Ale jak ten czas się wydłużał i na skutek zmian politycznych, jakie zaszły nie tylko w Polsce, ale w Europie, wydawało się, że ta sprawa jest właściwie na długie lata zamknięta. I dlatego ludzie musieli jakoś sobie życie organizować, tak jak generał Sosnkowski w Kanadzie, a nie tylko przeczekiwać na kilka lat.
I w Kanadzie nie było dużo tego życia rodzinnego, bo były warunki bardzo trudne. Na lato byłem. Od czasu do czasu na lato, na urlop lato byłem w rodzinie, a potem musiałem pracować, żeby płacić studia. Więc wszystko razem z tego wszystkiego wyszło, że może miałem nie więcej niż jeden rok pełny życia rodziny z ojcem i z matką, więc nie znałem ich tak dobrze jak starszy braci. Bardzo dziwnie czuć się, jak być w własnym domu, który nie jest własnym domu, własność teraz rodzinny. Ale dla mnie to jest bardzo rozruszające, bo ja teraz rzeczywiście mówiąc pierwszy raz mam okazję żyć w tych warunkach. Dla starszych braci i dla starszego to było drugi raz, a dla mnie rzeczywiście to jest pierwszy raz. Sosnkowski nigdy już do kraju nie wrócił. Do końca życia mieszkał na kupionej przez siebie farmie w Arundel koło Montrealu. Tam zmarł 11 października 1969 roku. Całe życie i marzenie matki było, żeby ona dożyje powrót proch ojca do Polski. A prochy leżały we Francji, w Montmorency, bo tam był cmentarz polski. To jest ziemia polska we Francji, tam leżał ojciec. Bo to jest bliżej Polski i czekaliśmy, żeby Polska była wolna. Więc ja musiałem puścić to w ruch w czasu jeszcze Jaruzelskiego. A na to emigracja w Paryżu się zbuntowała i zrobili mi proces, że nie wolno prochy. A ja mówiłem w sądzie, no tak, ale wola ojca i wola matki jest, żeby ojciec do ojczyzny wrócił. To dzięki Bogu wtedy była solidarność, był okrągły stół i nagle wszystko się zmieniło. I to wtedy była kwestia, że dobrze, wrócą do Polski, a tu w Polsce nie wiadomo będzie, czy w Wawelu będzie przy Piłsudskim, czy będzie w rodzinnym, czy będzie tam z innymi generałami AK. A potem po rozmowie z matką, matka powiedziała, to jest warszawiak. On bronił Warszawy, on kochał Warszawę, jest katedra w Warszawie, próbujmy tam. Prochy generała Kazimierza Sosnkowskiego spoczęły w warszawskiej archikatedrze w roku 1992. Szkoda, że zabrakło jego symbolicznego grobu w kwaterze dowódców Armii Krajowej na Powązkach. Będę wiernie i nieugięcie stał na straży honoru Polski, a o wyzwolenie jej z niewoli walczyć będę ze wszystkich sił moich, aż do ofiary mego życia.